Szanowni Państwo, Państwo oficerowie, drogi panie, polskie społeczeństwo ma prawo oczekiwać rzetelności i profesjonalności od państwa polskiego. To nie są zbyt wygórowane wymagania. To jest kwestia pewnego faktu i to jest kwestia pewnej konsekwencji, która powinna być budowana w państwu polskim. Dzisiaj też trzeba to powiedzieć jasno, my o tym już mówiliśmy, ale będziemy to podkreślać wielokrotnie, że ten dzień to jest też koniec kłamstw w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Przed państwem zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, podkomisji kierowanej przez pana ministra Antoniego Macierewicza. Szanowni państwo, niewątpliwie jest tak, że prawda jest największym wrogiem kłamstwa. Prawda, fakty i dowody to podstawa w wojsku tak, aby dokonywać właściwych wyborów. Ci państwo, którzy stoją za mną, których zaraz przedstawię, świadczą o tym całym swoim życiem i całą swoją służbą. Nie mam też wątpliwości co do słów, które zaraz powiem, ale chciałbym, żeby one bardzo mocno wybrzmiały. Szanowni państwo, przed państwem najlepsi z najlepszych. To są oficerowie, ekspertki i eksperci, którzy służą siłom zbrojnym niezmiennie od 20-30 lat. Pracowali z wieloma rządami, audytowali i przygotowywali największe procesy w Wojsku Polskim. Elita polskiej armii w zakresie lotnictwa oraz audytu wojskowego. Chciałbym teraz przedstawić zespół. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o przewodnictwo zespołu, pan pułkownik pilot Leszek Błach. Ponad 36 lat służby, obecnie szef zespołu zapewnienia jakości w lotnictwie. Nieocenione doświadczenie nie tylko jako pilot, w tym dowódca kontyngentu Orlik 4, czy dowódca bazy i wykwalifikowany audytor, ale też inspektor bezpieczeństwa lotów oraz instruktor szkolenia lotniczego. Brał udział w badaniach zdarzeń i wypadków lotniczych, jak również nadzorował i realizował audyty w lotnictwie sił zbrojnych. Jego zastępca przewodniczącego, pan pułkownik pilot Adam Kalinowski. Blisko 30 lat służby, obecnie szef pionu bezpieczeństwa lotów we władzy lotnictwa wojskowego, a także szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zajmował się profilaktyką i organizacją szkolenia, badaniami zdarzeń lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, wykwalifikowany audytor. Pan pułkownik rezerwy, pilot Paweł Kowalczyk, sekretarz zespołu, obecnie główny specjalista we władzy lotnictwa wojskowego. Wielokrotnie kierował pracami komisji badających zdarzenia lotnicze, w tym katastrofy. Pan pułkownik Arkadiusz Wochnowicz, obecnie naczelnik wydziału w Departamencie Kadr, wykwalifikowany ekspert w obszarze organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej. Pan pułkownik Dariusz Łukawski, obecnie naczelnik wydziału w Departamencie Budżetowym, ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracach Departamentu. Pan pułkownik rezerwy dr Zbigniew Błażewicz, obecnie pracownik Inspektoratu Kontroli Wojskowej, z eksperckim doświadczeniem z zakresu audytu, w tym praca jako kontroler Najwyższej Izby Kontroli. Pani Magdalena Tadzik-Kucińska, dzisiaj nieobecna, ale oczywiście jest w składzie zespołu, obecnie radca prawny w Departamencie Prawnym MON z 15-letnim doświadczeniem oraz złożonym egzaminem sędziowskim. Pan pułkownik Cezary Morka, obecnie naczelnik Wydziału Kontroli i Koordynacji w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych. Ponad 30-letni staż służby. Pani major rezerwy, pani Karolina Suchanek-Frąckowiak. Obecnie pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych we władzy lotnictwa wojskowego, radca prawny oraz, myślę, że to ważna specjalizacja, prokurator. Pan pułkownik Marek Guba, obecnie główny specjalista w zespole zapewnienia jakości w lotnictwie. Pan komandor porucznik Adam Sołopa, obecnie szef Wydziału Standaryzacji oraz Nadzoru Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie z doświadczeniem w obszarze audytu. Pan pułkownik rezerwy Krzysztof Konrad, obecnie starszy specjalista we władzy lotnictwa wojskowego, certyfikowany audytor wiodący oraz audytor wewnętrzny. Pan podpułkownik Janusz Drąg, dziś nieobecny, ale jeżeli chodzi o funkcję, obecnie starszy specjalista we władzy lotnictwa wojskowego, wieloletni audytor w zespole zapewnienia jakości w lotnictwie. Pan pułkownik rezerwy Jacek Przybysz, obecnie starszy specjalista we władzy lotnictwa wojskowego,
eksperckie doświadczenie w obszarze badania zdarzeń lotniczych oraz audytu. Pułkownik rezerwy, profesor doktor habilitowany inżynier Mirosław Nowakowski. Obecnie kierownik zakładu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. 40-letnie doświadczenie w instytucie poparte setką publikacji naukowych. Pułkownik rezerwy, profesor doktor habilitowany inżynier Grzegorz Kowaleczko. Obecnie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ponad 40 lat doświadczenia w obszarze techniki lotniczej. Dziś nieobecny, ale przedstawiony przeze mnie pan pułkownik rezerwy, doktor habilitowany inżynier Andrzej Leski. Obecnie Wojskowa Akademia Techniczna, ekspert w obszarze techniki lotniczej i ekspert Europejskiej Agencji Obrony oraz ekspert NATO. Pan pułkownik rezerwy, doktor inżynier Ireneusz Smykla. Dziś nieobecny, jeżeli chodzi o funkcję, obecnie wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej, doświadczenie z prac jako ekspert w komisjach badania wypadków lotniczych. Oraz pułkownik, profesor, doktor habilitowany, inżynier Marek Grzegorzewski. Obecnie profesor Lotniczej Akademii Wojskowej, powoływany wielokrotnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną jako ekspert zespołu oceniającego. Szanowni Państwo, 19 ekspertów i ekspertek, wybitni specjaliści w swoim fachu, wybitni wojskowi, ludzie, którzy, jeżeli chodzi o audyt wojskowy i o audyt w ogóle, no to można powiedzieć, że chyba po prostu wiedzą w tej sprawie wszystko. My też bardzo chcemy, żeby, i tak będzie wyglądał ten proces, żeby w tej konkretnej sprawie wszystko było odwrotnie niż w ciągu ostatnich 8 lat. To znaczy stoją tu przed Państwem wybitni eksperci. Mają nieposzlakowaną opinię. Wszyscy mają odpowiednie uprawnienia i poświadczenia dostępu do informacji niejawnych. I też chcę to powiedzieć z pełną mocą, też w imieniu pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to zaszczyt stać tutaj z panami i paniami oficerami i ekspertami. Oczekiwania sformułowane wobec zespołu są bardzo proste i jasne. Też przekazałem to dzisiaj na odprawie z panami oficerami i paniami ekspertkami. To jest badanie uczciwości, rzetelności, gospodarności i celowości prac podkomisji smoleńskiej, a także sprawdzenie, jak reagowało kierownictwo państwa. Jak reagował minister obrony narodowej, który rok do roku przedłużał istnienie podkomisji smoleńskiej. Czy był informowany o tym, co działo się w samej podkomisji? Te i inne rzeczy będą musiały być wyjaśnione przez powołany dzisiaj zespół. Tak jak powiedział pan premier, myślę, że warto to jeszcze raz podkreślić, zespół nie będzie generować też dodatkowych kosztów dla państwa polskiego ponad to, co niezbędne. Członkowie zespołu to w zdecydowanej większości oficerowie Wojska Polskiego. I osobiście mam wielką nadzieję, że przywrócony zostanie szacunek i pamięć po tych, którzy zginęli w tej katastrofie. Ta katastrofa dotyczyła całego polskiego społeczeństwa. Każdy z nas, który był wtedy parlamentarzystą czy zasiadał we władzach państwowych, ja też miałem przyjemność być wtedy posłem, każdy znał ludzi, którzy byli na pokładzie tego samolotu. Im się należy szacunek i cześć i należy się im prawda. I ta prawda też należy się całemu społeczeństwu. Ta prawda zostanie przywrócona i ta prawda zostanie pokazana z pełną bezkompromisowością. To też jest bardzo istotne. Tu nie ma miejsca na kompromis, jeżeli chodzi o fakt, dowody i uczciwość. Jeżeli chodzi o kwestie uczciwości, to są zadania, które też postawił przed nami pan premier Donald Tusk, pan premier Kosiniak-Kamysz oraz całe kierownictwo państwa. Uczciwość to jest wspólny mianownik dla działań, które muszą w polskim państwie obowiązywać i obowiązują od momentu przejęcia władzy przez nowy rząd. Bardzo, panie premierze, dziękuję.